Siemanko, pokażę po raz drugi glicza na kolorowe hełmy, bo tamtego musiałem uniepublicznić, ale też pokażę top metodą bez tego netcata. Tu sobie będziemy robili, zobaczcie, te pelinki, tamten Huawei zjebany, na którym Huawei mi netcat i tak nie działał. Ale tutaj robimy to normalnie hotspot sobie przez telefon. Tu pokażę nazwę telefonu, wszystko będzie grało, no specjalnie zmienię hasło, co byłem już wcześniej połączony konsolą z telefonem, bo sprawdzałem glitcha na tego, kurwa mów, jak to się nazywa teraz, demo, ten tryb reżyserski w online, ale ze Save Wizardem i tam jest wymagany był ten netcat, a sprawdziłem sobie i też da radę to wykonać z hotspotu z telefonu, także netcat może odpadać już pomału. No ale tu robię, pokazuję na, kurwa, sorry, że można to samo zrobić, te kolorowe hełmy, no na dwie konsole, potrzebny nam albo jakiś zaufany znajomy, który nie podpierdoli nam konta, wam znaczy się, albo no dwie konsole. Tylko że jak macie dwie konsole, to jedną łączycie z telefonem, a drugą na kablu z czymś innym. Muszę poprawić hasło, bo tu widać w telefonie zmieniałem. Wszystko gra. Aha, no i dobra, teraz przechodzę do tego glitcha. Już. No potrzebne nam albo te dwie konsole, albo znajomy. Znajomy musi zalogować się jako pierwszy na nasze konto. Odpalić tam GTA, jak będzie konieczne, to będzie musiał rozegrać prolog i zostaje na fabule. Znajomy zostaje na fabule i wylogowuje się z konta. Wtedy my właśnie, tak jak tu, odpalamy sobie GTA od nowa i wbijamy na sesję tylko dla zaproszonych. Koniecznie, nie można tego robić na sesji publicznej, bo po rozłączeniu internetu po chwili wyskoczy błąd, że utracono połączenie z gospodarzem sesji, nowy nie został wybrany, tam bla bla bla. Tu musimy robić na sesji dla zaproszonych. Czyli odpalamy GTA z fabuły, idziemy na sesję dla zaproszonych. No i tam potrzebujemy ten jeden już kolorowy hełm. Nadal nie pokazali, nigdzie nie widziałem tej metody dla Xboxa. No kurwa, widzę na Instagramie, znaczy na Twitterze, że robią, pokazują, rzucają te kurwa belezy, Portugalczyki, czy kto to tam stale, jakieś nowe fotki z kolorowymi hełmami, czyli no robią, ale no metody dla Xboxa nikt nie pokazał. Kombinowałem na różne sposoby i dupa, zawsze gdy rozłączyłem neta, za chwilę była utrata połączenia z usługą Xbox Live. Mówię, pierdolę to. Tego cofnie do chaty, kurwa, z tym wizardem. No i dobra, wbijamy na sesję dla zaproszonych. Dobrze by było, gdyby to nie było odrodzenie na arenę, bo tam długo ładuje do budynku, jak się wczytuje na sesję, kurde.
a na te Googlicza nie ma zbyt dużo czasu, no jest tam z 2 minuty, około 2 minut na to, że by znajomy się zalogował, wbił na online'a, zmienił strój, uciekał na fabułę i się wylogowywał, bo prędzej czy później to my i na playu dostaniemy właśnie, że wylogowało z PSN-a, nie? Tylko jest to znacznie dłużej jak na tym Xboxie. O kurde. Dobra, tu skoczę jeszcze pokazać, że... pokazać, kurwa, zobaczyć, jakich nie mam hełmów. Zielony, czerwony, był biały. Różowy. Brak. Chyba tylko różowego brak. No, zielony, tam fioletowy, to możecie nadal zdobyć z tego adwersarza. No i będziemy teraz potrzebowali kupić te kaski motocyklowe. Nie mam różowego. Patriotyczny daje różowego, ale nie ten właśnie kolczasty, tylko ten zwykły patriotyczny. Orzech to jest różowy hełm, ten kuloodporny, chociaż on nie jest kuloodporny, no ale niech mu będzie. Zakładamy strój, zapisujemy jako własny. O, tam się orzech, widzę, pokazał, to miałem wcześniej i straciłem. No i teraz musi nam zakręcić się żółte kółko zapisu gry. Jeżeli się nie zakręci, to musimy je wymusić poprzez założenie albo okularów, albo spadochronu. Zakręci nam się żółte kółko. Wtedy możemy właśnie telefonu użyć, ale nie wyłączamy wtedy tego hotspotu Wi-Fi, tylko wyłączamy te dane komórkowe. Rozwijam, wyłączam te dane komórkowe, mówię logowe, mówię znajomemu, tam najlepiej sobie znajomemu, no ja to robię na drugiej konsoli. Wyłączam internet, loguję się drugą konsolą, wbijam, byłem na fabule już ustawiony, wbijam na sesję dla zaproszonych. Sobie tutaj już mogę nawet u siebie na jednej konsoli ustawić, na tej, na której wyłączyłem internet już. Ja sobie tak to robię właśnie, przygotowuję w interakcji już, podświetlam zmianę okularów w interakcji, drugą konsolą wbijam, zmieniam strój, zakręci mi się żółte kółko, wybieram postać z fabuły, potwierdzam ten komunikat i od razu się wylogowuje. No tutaj tego nie będzie widać, że ja tam przytrzymałem tego guzika PS-a, się wylogowałem, bo nagrywane konsolą, ona nie przechwytuje obrazu. No ale zmieniłem strój na ten z czerwonym hełmem, wybieram fabułę i wylogowuję się teraz. Wy jak to robicie ze znajomym, znajomym musi wam powiedzieć, że się wylogował, wtedy ja daję D-pad w prawo, żeby sobie zmienić okulary, zaczyna mi się kręcić na dole żółte kółko, to włączam dane komórkowe. I po chwili mam, się połączę i dostanę niebieski ekran, że logowałem się gdzie indziej. Wpisał się do sieci przy użyciu innego PlayStation. No to już tutaj wszystko potwierdzam. Chwilę czekam, aż
Tam się cały ten internet wczyta. Odpalamy GTA, potwierdzamy ten komunikat tutaj. Wywali nas do fabuły i wbijamy z powrotem na sesję dla zaproszonych już z nowym kolorowym hełmem. Ktoś tam wcześniej pytał, czy jogery da radę. Próbowałem robić te jogery, no nie wychodzą. Nie wiem co tam, czy w ogóle one już nie działają. Czy o co tam chodzi, no ale jeszcze spróbuję później porobić te kolorowe te koszulki baseballowe. W sklepie są dostępne, chyba tylko jest biała i szara. A można sobie też fajne takie porobić koszulki baseballowe. To także mówię, no nawet dobrze, że można użyć telefonu, bo nie każdy na przykład ma laptopa, tylko ma tą kurwa puchę całą i nie może tak skorzystać z tego netcata, a tu zahostuje se ten kurwa hotspotuje internet z telefonu i działa to tak samo, tylko że trzeba wyłączyć dane komórkowe, a nie ten hotspot właśnie. Tu pokazuje, że nie miałem, jeszcze raz nie wiem po jaki chuj, że nie miałem różowego hełmu, no ale... No i taki stary myk na przeniesienie tego hełmu, ten strój zapisuje jako własny z tym hełmem. Wsiadam gdzieś do samochodu, otwieram interakcję, sobie podświetlam. Tam wybieram ten strój, na który chcę go przenieść, najeżdżam do góry na spadochron i klikam Y albo trójkąt, żeby wsiąść do samochodu. Daję dipa na dół, na ten strój z powrotem, jak moja postać tam posadzić dupę w samochodzie, potwierdzam tę zmianę stroju. A to takie tam ciekawostka, żeby nie latać stale gdzieś do teleskopów. Wybieram ten strój różowy, najeżdżam na spadochron, żeby móc wsiąść do samochodu, wsiadam i klikam ten strój różowy i chuj. Dlaczego trzeba poświetlić spadochron, bo jak jest się na stroju, to nie można wsiąść. To by było na tyle. Narka.